Cześć. Witam serdecznie wszystkich miłośników pszczelarstwa amatorskiego w Stanach Zjednoczonych. Spotykamy się po troszeczkę dłuższej przerwie. Przyjeżdżam dzisiaj do swoich uli, żeby sprawdzić, jak postępuje ich rozwój. Szczególnie interesuje mnie ten środkowy ul. Przypomnę, ostatnim razem wysypałem ten cały ul tutaj niedaleko w lesie, żeby zrobić taki trik, żeby pozostawić w lesie te robotnice, które znosiły jajka i żeby poddać do tej rodziny nową matkę. Tak zrobiłem w tamtym tygodniu. Te pszczoły, które zostały w lesie, jakimś cudem stworzyły własną matkę. Miały właściwie ją tam, ale ta matka przeżyła i troszeczkę pszczół przeżyło, więc założyłem kolejną rodzinkę tam w lesie, co zresztą pokazuję na oddzielnym filmie. A dzisiaj sprawdzam, czy nowa matka przyjęła się w tym środkowym ulu. No i oczywiście też zrobię przegląd tych sąsiednich rodzin. Planuję podebrać może po ramce czerwiu, jeśli będzie jego dużo, żeby zasilić ten nowy ul w lesie i ten środkowy, jeśli będzie taka potrzeba. Zapraszam do oglądania. No, patent z siatką sprawdza się. Może nie do końca, bo taśma mi się odkleja. Ale wygląda dobrze. Mniej pszczół wychodziło na zewnątrz. Chyba nie ma zbyt dobrego pożytku tym dzisiaj, ani tydzień temu, przez cały tydzień właściwie. Chyba nie było dobrego pożytku przez tydzień, bo ramki nie są odbudowane zbyt dobrze, więc nie będę im jeszcze tutaj zakładał kolejnego korpusu, chociaż planowałem to zrobić. Zobaczymy tylko. No jednak widać, że mają niedostateczną ilość pokarmu, ponieważ wszędzie, gdzie jest możliwe, jest zaczerwione. Praktycznie ramka za ramką jest czerw. Tu jest podobna sytuacja, ale nie mają zbytnio odbudowanych rameczek. No to chyba ewidentnie pokazuje, że jest za mało pożytku. Pszczoły nie mają skąd nosić pokarmu. No ale wygląda to dobrze. Ramki są pięknie zaczerwione. Widzę jajka. Tu jest bardzo piękna ramka. Wspaniale to wygląda. No będę chciał którąś z ramek zabrać. Zobaczę, może szybko zajrzę do korpusu na dole. To jest wszystko puste. Tu jest chyba ramka z miodem. To jest chyba, nie pamiętam zbytnio, czy ją tu wkładałem.
Czy nie, ale chyba tak. O tak, to jest ciężka ramka. Jest na niej czerw. Dużo pokarmu, więc zostawię to tak. To jest bardzo silny ul, bardzo silna rodzina, więc planowałem z tej rodziny wziąć chociaż z jedną ramkę czerwiu. Te z górnego korpusu są dosyć małe. Dosyć mało tego czerwiu jest. Pozaklejane jest bardzo mocno. Zobaczę, może uda mi się coś wyjąć z korpusu na dole. No tutaj na pewno jest troszeczkę więcej. Odbudowa chyba wciąż trwa. To jest, jeszcze raz to pokazuje mi, że jeśli się zakłada za wcześnie korpusy, to pszczoły by dociągnęły do góry, a ramkami po bokach nie będą się w ogóle przejmować. Tak jak jest to w tym przypadku. Ramka jest pusta. Ale zobaczymy, może uda mi się jakąś piękną ramkę z czerwiem wyciągnąć. No tu jest napakowane nektaru, aż grubo. Przeplatałem ramki odbudowywane z pustymi. Też jest czerw, ale mało. Zaklejone jest bardzo mocno. Tu jest bardzo piękna ramka z czerwiem. I prawdopodobnie tą zabiorę. Tylko muszę. Może tutaj ramkę. Myślę, że się nic nie stanie, jeśli pusta będzie w środku. Nie ma pożytku, więc większość pszczół siedzi w ulu. No i się trochę denerwują.
Bardzo pięknie rozwija się ten ul. Być może już niedługo, może nawet za tydzień, jak się zacznie jakiś konkretny pożytek, założę im nadstawkę do miodu. I kto wie, może jeszcze w tym roku coś mi przyniesie. Nie będę patrzył już dalej, bo tutaj to już jest tylko miód, zapas. Przejdziemy do kolejnego ula. Nie chcę ich za bardzo denerwować. Niech sobie dalej pracują. No, przesuńcie się. Schowajcie się, muszę was zamknąć. Korpusy są na pewno cięższe niż były 2 tygodnie wcześniej. No ale jeszcze się nie nadają na to, żeby mi założył nadstawkę na miód. Sprawdzimy teraz, jak wygląda sytuacja w ulu pomarańczowym skrajnym. Podobnie jak i w pierwszym białym ulu, odbudowa nie idzie zbyt dobrze. Tutaj nawet jest troszeczkę gorzej, bo praktycznie cały korpus jest nieodbudowany, jedna ramka tylko jest tutaj z miodem, tak jak była. Tutaj na środku jest tylko coś odbudowane. Teraz zobaczę, co to jest. No jest, pojawia się czerw. Jajka są. Więc prawdopodobnie królowej zabrakło miejsca na dole, więc przyszła sobie na górę. To dla nas jest znakiem, że musimy zajrzeć do korpusu na dół, jeśli chcemy zabrać chociaż z jedną ramkę. No i tak zrobimy. Zajrzymy do korpusu pod spodem.
No już widzę piękną rameczkę tutaj. Właściwie dwie nawet. Zobaczymy, która jest ładniejsza. Ta jest piękna od brzegu do brzegu. A tutaj z tej strony jeszcze. Zobaczymy. No tutaj jest wygryzający się czerwiec. Właściwie czemu nie? Weźmiemy ten. Ten ul wygląda dosyć dobrze, chociaż jest troszeczkę słabszy niż ten pierwszy. Ale jak widać, radzi sobie całkiem dobrze. Nawet bym powiedział, że lepiej odbudowuje niż tamten pierwszy, chociaż wolniej może. Ale odbudowuje. Sprawdzę tylko, czy na dole są jajka. Powinny być właściwie. Tak, są. Czyli wszystko w normie. Rodzina pracuje. Królowa. Matka znosi jajka. Rodzina się wciąż powiększa. Wciąż jesteśmy w takim tutaj okresie, że liczymy na pożytki. Właśnie zaczyna kwitnąć, jak to po polsku, krwawnica. Co może dać nam całkiem dobry pożytek. No nic, nie będziemy tutaj już zbytnio im przeszkadzać. Zamknę ten ul i zajrzę teraz do tego eksperymentalnego środkowego. Najciekawszy ul zostawiłem dzisiaj na sam koniec. Zobaczymy, jak tutaj wygląda sytuacja. Wciąż żyją. Zobaczymy, co tu się dzieje.
odbudowa słabiutko, no ale tego się oczywiście spodziewałem. Wiedziałem, że tak będzie. To, czego szukam, to jajka. Chcę zobaczyć, czy pszczoły przyjęły nową królową. Są jajka. Ciekawi mnie tylko, czy to są jajka od nowej królowej. Widzę wygryzające się pszczoły. Tylko teraz, czy to są trutnie, czy to akurat truten jest. Ale są też małe. No to nie wygląda na czerw robotnic. To wygląda na czerw trutowy. Ale jest królowa, którą tu kupiłem i założyłem. Widać ją na tej ramce. Chodzi. Jest bardzo duża. Czyli musi znosić jajka. Jest dużo czerwiu. Jest sporo jajek. Po jednym jajku w komórce. Nie ma po kilka. Jest jakiś pyłek. Dosyć dziwny, bo taki zielony. No ale wszystko wskazuje na to, że królowa została przyjęta. I rozpoczęła pracę. Na to wychodzi. No widzę trochę trutniów. Ale to są chyba te stare. Ul jest całkiem spokojny, więc wychodzi na to, że przyjął swoją nową królową. Gdzieś mi zwiała, nie widzę jej teraz. Wszystko wskazuje na to, że ul zacznie pracować. Jest nowa matka. Czerwiąca. Znosi jajka.
chyba wszystko idzie w dobrym kierunku. Muszę tylko znaleźć kryty czerw. Chyba, że nie zdążyła jeszcze matka naskładać tego czerwiu, żeby pszczoły go pokryły. Bardzo słabiutko to wszystko wygląda. No hej, hej. To są te ramki, gdzie był stary czerw. Ale widzę, że pszczoły go chyba... Pszczoły chyba nie odbudują tego wosku. No może nie, zobaczymy. Niech na razie zostanie tak jak jest. Nie będę nic wyciągał. Może jest za wcześnie, krytego czerwiu nie widzę. A ten, który widzę, to może być stary jeszcze. Zobaczę jeszcze na dole, w dolnym korpusie. Tutaj też są ramki drutowe. Których będę musiał się pozbyć. Coś się zaczyna dziać, bo pszczoły zaczynają mi tutaj szaleć. Nie wiem, czy to jakiś sygnał do rabunku jest, czy coś. Pusto, na dole też nie widać czerwiu. Więc... Sytuacja tego ula wciąż jest nieznana. Nie wiadomo, co z nim będzie. Na pewno matka została przyjęta, bo widziałem, że chodzi po ramkach i znosi
znosi jajka. Czy jajka znoszą też robotnice? Nie wydaje mi się. W czasie, kiedy jest królowa wólu, żadne robotnice nie powinny znosić jajek. Nie podoba mi się tylko to, że większość tego czerwiu wygląda jak trutowy. To jest właśnie bardzo, bardzo zastanawiające. Ale są jajka, jest czerw. To są znaki wskazujące na to, że nowa matka rozpoczęła pracę. Widzę, że znosi jajka. No więc operacja poddania nowej matki do ula się udała. Nowa matka się przyjęła. Chodzi, znosi jajka. Wszystko wskazuje na to, że ul pracuje. Zastanawiam się tylko, czy poddać im tutaj teraz tą ramkę czerwiu, czy nie. Chyba im dam. Dam jedną rameczkę. Może tutaj. Nie, wyjmę tą złą. No i dobrze. Zamykam, niech działają dalej. Tak więc eksperyment z poddaniem nowej matki do ula środkowego się powiódł. Matka została przyjęta, chociaż jest to troszeczkę inny rodzaj pszczoły. Jest to carniolan, a ja mam wszystkie włoskie, Italian. Ale chodzi, matka po plastrach znosi jajka. Widziałem jajka, widziałem czerw. Włożyłem jedną ramkę czerwiu z sąsiedniego ula, żeby troszeczkę podnieść populację w tym ulu. I zobaczymy za tydzień, może za dwa, jak sytuacja będzie wyglądała w tym ulu. Wciąż mam nadzieję, że wzmocni się na tyle, żeby przezimować w tym roku i rozpocząć normalną pracę w roku przyszłym. Dwa sąsiednie ule pracują tak jak zawsze, każdy swoim tempem. Nie widzę żadnych oznak, które mogłyby mnie niepokoić. Pracują tak jak pogoda na to pozwala. Widocznie nie ma jeszcze dobrego pożytku. Dopiero zaczynają kwitnąć kwiaty z tej serii jesiennej u nas, więc wciąż
pracują wolno, nie odbudowują ramek tak jak powinny. Dlatego nie założyłem dzisiaj nadstawek na miód. Myślę, mam nadzieję, że stanie się to za tydzień lub za dwa. I coś jeszcze w tym roku pszczoły założą miodu i dla mnie. Na zakończenie jeszcze tylko pójdę, włożę jedną ramkę czerwiu, którą wybrałem z ula. Tutaj włożę ją do tego malutkiego ulika, do tego malutkiego ula w lesie, żeby też podratować tamtą malutką rodzinę, żeby mogła przeżyć i dalej pracować. Jeśli przeżyje, przezimuję ją również w tym małym uliku, korzystając z urządzenia, które kupiłem, będąc na wczasach w Pensylwanii w tym tygodniu, od mojego znajomego stolarza Amisha. Ike jest Amishem, który produkuje wspaniałe ule drewniane. Może zaprezentuję to urządzenie na zdjęciach, prześlę może na jakieś forum, to będziecie mogli je zobaczyć. Tak więc tyle na dzisiaj z dzisiejszego przeglądu. Dziękuję wszystkim za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Cześć!